Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Klocki i zapraszam do kolejnego filmu z grą Battle Brothers. W poprzednim filmie walczyliśmy parę razy, jak to w tej grze bywa. Mieliśmy nowego wroga, taki diabeł, duży diabeł z innymi potworami, ale też go ubiliśmy. Parę kontraktów zrobione, 1700 na koncie, pędzimy dalej. Zanim zrobimy ten kontrakcik, to sobie pykniemy... Piekniemy sobie tych tutaj. Tu było sporo bandytów, ale ten słabszy rodzaj, ten najłatwiejszy. Nawet jakby było ich 12, to nasza dziewiątka da radę. No właśnie, bandyta. Sporo bandytów opryszków. Do ataku! Dobra. Oj, pada deszcz. Pada deszcz. Dawaj w rudego. Oj, rudy do... od strzała padł. Nieźle. Zrobimy taką zamiankę. Jak strzał, od strzała padł rudy, to może ten tutaj z irokezem. Oj, nie trafiłem. To wracaj. Ja przeskipuję wszystkich, bo oni tak do mnie nie dojdą w pierwszej rundzie. Nie ma co się ustawiać. Nie ma szans, żeby mieli tyle punktów akcji. Bandyta. No i dobra. Tego możemy już ogłuszyć. Ten to niech poczeka chwilę. Wojtuś, Wojtuś. Może go tak wysłać. On ma najlepszą zbroję, to lecisz na wariata. O, tego sobie dobijemy. Jest w sumie ogłuszony. Dziap. Też łucznika by się przydało chronić. I tak zrobimy. Tomek będzie bronił swoim ciałem. 51%, że trafi. Trafił. I to dwa razy. Świetnie. Nie ma co ściany włóczni ustawiać, bo już Wojtek podszedł blisko, więc dobijamy. Żyje, ale ledwo co. Podchodzimy bliżej. Kurczaczki, nie trafił. Ale jakby tam mgła i ten deszcz nic nie powoduje. Nie ma żadnego znacznika, że tak mamy na przykład, gdy walczymy w nocy, nie? Że jest słabsza widoczność. Tutaj takiego czegoś w ogóle nie ma. To w sumie dobrze, bo to na plus. Ale dużo razy nie trafiam. Może to ma jakieś znaczenie? Bęc, trup, łeb obcięty. Kolejny trup. Dobra, jak już zaczną siadać, to już widzę, że łapią za białą flagę. Kogo? Może tego, bo próbuje, zaraz będzie próbował uciec. Nie damy mu takiej możliwości. Oberwał. Oho. A tu Andrzej stracił hełm, w ogóle nie zauważyłem. Ogłuszymy? Udało się. Ogłuszenie jest fajne. Piesek niech też idzie atakować. Jest typ ogłuszony obok. To luzik. Arbuzik. Kolejny trupek. Kroczek do przodu. Ile ich jest? Czterech. To jest bardzo łatwa walka. Nie chciałbym, żeby Andrzej tutaj padł, skoro to taka łatwa walka. Trzeba na niego uważać. Trzeba mu szybko tutaj pomóc. Ten chce uciekać. Przeładować. Strzelić. Ledwo żyje. Oj, ale... A, on chciał uciec i zginął. Ten też zginął, pies go zagryzł. Jest bomba. Jest ich dwóch, tylko ten jest mocny. Ale... Właśnie, tego zabijemy sobie. Zostaje sam jak palec. Faktem masz tarczę. Ale nie żyjesz. Ej, banalna walka. Jerzy zabił dwóch. Paweł jednego. Tomek dwóch. Jack dwóch. No i świetnie. Nagrody. O, są bursztyny, które nie są mało warte. 260 bazowa wartość. Bronie na sprzedaż. Spoko. Gitara. Teraz możemy wziąć kontrakcik. Tam mamy dwa już jakby potwierdzone. Tam jeden ciul, który bierzemy, bo idziemy i tak w tą samą stronę. Nie, bierzemy pierwszy lepszy. I robimy.
540 mamy dostarczyć paczkę do Weizenfels. Pójdziemy przez mgłę. Przez mgłę wojny. Zobaczymy, może coś tam ciekawe będzie. Do innego miasta nie ma co iść, bo... No bo i tak kontraktu nie wezmę. Może coś podobnego, łatwego znajdziemy do zrobienia. Albo jacyś łatwe przeciwnicy może wpadną nam na nasze topory, na nasze miecze, łuki, kusze. O, jest coś, patrzcie. Oho, Andrzej, zabójca łasicy, zranione ramię ma. On miał chyba wcześniej. Czekajcie. W ogóle awansiki macie. A tam było, że no longer, czyli już nie ma tej rany. Taka informacja. Dobra. Tak o. Wojtek Pajęczy Zmysł. A bo tu jest Andrzej, dalej to chyba ma. Zaraz zobaczymy. Pajęczy Zmysł dostaje 5 do żyćka, 4 do stanowczości i 5 do inicjatywy, skoro tu piąteczka się pojawiła. Jeżeli chodzi o talent, ty masz topór, Wojtek, to będziesz specem od toporów. Mistrzostwo topory, opanuj walkę toporami i niszczenie tarcz. Umiejętność generuje o 25% mniej zmęczenia. Rozłupanie tarczy zadaje teraz o 50% więcej obrażeń, jeśli używa się topora. Okrężny zamach ma 5% do szans na trafienie. Długi topór nie ma już kary do atakowania bezpośrednio przyległych celów. Będziesz specem od toporów. Ktoś musi takim być specem. Tak, ty masz ten przebity bok. Wyleczy się do jutra. To niedługo. No i rozerwane ucho. To też jeden dzień do trzech. Eryku, też masz piąty level. Żyćko, zmęczonko, inicjatywa. A ty będziesz specem, co to jest? Maczuga włócznia. Od toporów już mamy. Od włóczników mamy tutaj po bokach. Ten będzie od mieczy, jeży. No to chyba ta maczuga, o to jest pierwsza, maczuga wleci, bo akurat to masz na wyposażeniu. Ja bym chciał różnorodność tutaj wprowadzić i sprawdzić każdą broń, żeby wiedzieć na przyszłość, jaka broń jest, jak dobra jest, nie? Okej, dobra, będzie specem od maczugi. Ale ten nasz humor taki nie do końca jest młyn wodny. Czy coś tutaj jest, czy to tylko ozdoba? No jakiś rozwalony młyn, który ledwo co się trzyma. Wchodzimy do środka, wyciągamy miecz. Witam nas z jakiś starszy mężczyzna. Tylko ci, którzy są godni, mogą poszczycić się hańbą starych bogów. Wy nieznajomy, nie. To jakiś stary świr. No nie chcę nas puścić do środka. Tylko godni. No dobra, wyrzucił nas z domu. To można w ogóle nazwać domem. A jakbym zapytał o to drugie. To może jakiś questik później będzie. Z tym związany miejscem. Idziemy, przesyłkę trzeba dostarczyć. Są jakieś fajne miejsca do walki, ale chyba jeszcze nie jesteśmy godni. Przejdziemy sobie tą mgłą wojny, żeby od razu zobaczyć, czy coś tutaj się nie ukrywa. Bo zawalczyłbym z jakimiś potwarami, coś tutaj mamy. Sporo bandytów opryszków, kilka bandytów strzelców, trochę bandytów najeźdźców. Sporo to było przy tym 8 sztuk. Mają jeszcze fortyfikacje. Dobra, czyli to jeszcze nie na teraz, bo to będzie 8. Kilku to będzie z 3. No i trochę to pewnie z 2. To i tak by było za dużo na naszą 9-osobową ekipę. To i tak byłoby za dużo, no. Pędzimy dalej. Kawał drogi, szmat drogi. Teraz fajnie by było dostać na przykład jakąś karawanę właśnie w te okolice i później znowu wziąć tą misję. Ale zobaczymy, jak to będzie, co wpadnie. Trzeba robić siano. Trzeba robić siano. Ależ wolno idą. Szybciej, po tych górach jest tragedia.
Już wiem, że lepiej chodzić po ścieżkach. Jest dużo szybciej niż po tych górach. No ale dobra. Prawie jesteśmy. Wpadnie siano. W ogóle jak to z tą reputacją? Relacje otwarte. Ja ciągle robię kontrakty, 540 za paczkę. Ciągle robię kontrakty, ale ta reputacja jakby... dalej taka sama. Czekajcie, zatrzymam. Otwarte, neutralne. Neutralne. O, jest przyjazne chyba. Ale to... to nie jest ta zielona flaga. Naprawdę trzeba chyba sporo czasu spędzić, żeby te relacje poprawić. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Jest tutaj coś łatwego do zrobienia, tylko pierw płatnyż. No, tu jest konkretny hełm. Za 219 nie opłaca się tutaj tego sprzedawać. No jest, patrzcie, za 1400. To jest coś konkretnego. 150. A jest tutaj do zwerbowania? Ale oni słabi z pierwszym levelem. Nie, będą chcieli więcej zarabiać. A na targu? Trochę jedzonka kupię. I tak naprawdę nie ma nic ciekawego na tym targu. Kusi mnie, żeby kupić coś konkretnego. 700, 125, to jest 80. To bym kupił tą 80 może. Trzeba im coś powymieniać. 115. Zrobimy małe zakupy, żeby było łatwiej w walkach. 105. Sprzedamy te niepotrzebne rzeczy, żeby trochę się odbić od dna. No i dobra, ubierzmy się w to. Ubierzmy się w to. Tak o. To jest konkret. Wojtek. To jest 110, a mamy tu setkę i 105. Dobra. Ty tutaj. Ty masz 45. Pyk, coś nowego. Pyk. To jest 50. Pyk. Zaczyna to wszystko fajnie wyglądać, wam powiem. Ty masz w ogóle awansik. Andrzeju. Andrzeju, włóczniku ty. Tak sobie rozdamy i... no... mistrzostwo włóczni, czyli to samo, co było napisane tam przy toporach, nie? Tylko, że na włócznie. Dobra, ci z tyłu. 55. To też jest 55. A to jest 50. To jest lepsze. To zostaje. 50, komplecik. Ty masz kaptur jeszcze. To jest za 45. No, jest całkiem dobrze. Czy bym mógł jeszcze coś ciekawego kupić? Jeszcze 95 mógłbym kupić, ale wypstrykam się z hajsu. Lepiej tego chyba nie robić. To mogę sprzedać, takich rzeczy już nie potrzebuję. Dawać mi tutaj kontrakcik. Znowu zagubieni, ktoś, no to ktoś jest w okolicy. Dobra, ile to dla ciebie warte? 70, 260, więcej. 70 z góry, 200. No i dobra, to przyjmuję. Tutaj nie mam jeszcze jakichś dobrych relacji, żebym mógł się licytować. O, są ślady. Są ślady. No i mamy nowe rzeczy ciekawe, będziemy walczyć. O, to chyba oni mnie zaatakowali pierwsi. Nie wiem kto, bo nie było napisane. 9 potworów. I duży potwór.
Cel, pal. Cel, nie pal. Dobra, ty stój. Cel, pal. Cel, pal. Oj. Przerośnięty stwór. Ale mamy lepsze zbroje. Powinno być dobrze. Pyk, włócznie. Ty ninja. Włócznia. Fajnie wygląda. To Andrzej. To Andrzej. Tarcza do góry. I stoimy. Stoimy i czekamy. Tarcza jest u góry. Gdzie? Spadaj stąd. Spadła mi stąd. Może lepiej od góry podejść. Bo tu Andrew, nie Andrew, Wojtek. Konkret. To był konkret. Atak nietrafiony. Powtórzymy, nietrafiony, niestety. Może ty potrafisz, trafisz. Rotacja. Strzał. Świetnie, ledwo żyję. Ściana włóczni dalej. Tarcza do góry. W dalszym ciągu i ściana włóczni. Dobrze, dobrze, dobrze. Stwory głupie, głupie stwory. Dobrze się bronimy. Pięknie. Myślę, że już możemy zacząć atakować Bent Trup. Kusznik, przeładuj. Nie traf, nie traf. O, on się jakoś przekształcił. Oż kurczaki, jest chyba silniejszy. Ten uciekł. Tego ciężko trafić. Może w końcu się uda. Bo jest bliski śmierci, no właśnie. Tylko ta parówka tutaj. Ten większy na pewno jest silniejszy. A ten to już w ogóle. Oj. To to? Eryk. Trzeba mu pomóc. Robi się nieprzyjemnie chyba. Ten jest ranny. Dobrze. Trup. Podchodzimy. Nie chciałbym stracić Eryka, kurczaki. I muszę u góry bić. Obrywa, obrywa, zaraz się będzie ruszał w ogóle. Dobrze, że tak ci że masz takie opancerzenie, bo to nie jest kolorowo. Eryk, trzymaj się, stary. Jestem z tobą. Modlę się o ciebie. Jest i Eryk, dawaj, wypuść psa. On coś tam zawsze pomoże. I spróbujemy ogłuszyć jednego. On się chyba jeszcze nie ruszał. Nie udało się. A nie, jest ogłuszony. Nie zauważyłem, bo jest ciemno. Odepchnij go. No. Żeby Eryka bronić. To było dobre. To było dobre. Jest trafiony. Niestety jest trup, ten ucieka. Ten ucieknie, no. Piesek gryzie. Zaraz ogłuszony straci ruch. Później się będzie ten ruszał. No to w łeb.
I zaraz będziesz się ty ruszał, tak? Przeładuj. Aj, ruszy się, niestety się ruszy, nie trafiłem. No Andrzeju, ciężko widzę z tobą. Dobra, tu jest trup. Czy ja dobrze widziałem, czy on mi zjadł Wojtka? On zjadł Wojtka. Pożar Pawła. Czy ja mogę go uwolnić? Jak go zabiję? Czy on go już trawi? Halo, Paweł! Zaraz cię uwolnię, poczekaj chwilę. Ogłuszyć. Kurde, nie trafił, Eryk. Oddaj mi Pawła. No nieciekawie. Chciałbym. Znowu się przekształcił. W jakąś dużą małpę. Oddaj Pawła. No zeżar go. Wziął i go zeżarł. Nie mogę tam podejść? A nie, bo tu trup leżał. Jest, o, Paweł wyskoczył. Tego się nie spodziewałem. Ale jak było napisane w opisie, że pożar Pawła, więc wiedziałem, że można go jeszcze jakoś uratować. Wyszedł. Kurczaki, no to było śmieszne. A jak tego dopaść? W plecy go. Tylko się przekształcił w jakąś stwora. Ma dużo żyćka. Zaraz mi kogoś pożre. Ogłuszymy go. Jest, udało się, dobra. Tutaj zrobimy to. No dobra, otoczymy go. Nie będziemy miał jak uciec. On jeszcze krwawi. Andrew, trzymaj się. Piesio gryzie. Dobra, topór w czachę. Just. Jeszcze jest ogłuszony, więc traci rundę. Musimy go zabić w tej rundzie. Ciężko trafić, bo noc. Nikt nie trafia. Musisz się ustawić na następną rundę. Co za diabeł. Nie mogę go trafić. Oni już teraz zmęczeni są. Już widzę, te punkty zmęczenia są naprawdę wysoko. A on ma tą trupią czachę obok siebie. Troszeczkę niedobrze. Bo to jakaś furia czy coś. Kurczaczki. A ty, co ty tą flagę białą? Chowaj ją. Wygrywamy. O kurde, prawie się wykrwawił. No, trudna misja. Trudna, ale chyba nikt nie zginie, bo mam jeszcze 5, zanim on się ruszy. On ma mało życia, no wystarczy z 2 razy trafić. Tylko, czy trafią? Dobra. Mścisław, złodziej melonów. Zabił go. 4 zabił w tej walce. No to nieźle. No i sporo nagród, jeżeli chodzi o te pozostałości, które zostały po potworach. Ale to, że kurczaki, że Paweł został zjedzony, no śmieszne. Potwory pokonane. Wracamy do Weizenfall po nagrodę. 270, udane polowanie. To nie wszystko. Czy tu nie ma kontraktów? Nie ma kontraktów. Trzeba stąd zawijać. Skoro tu nie ma. Ciągle te relacje mam neutralne. Dobra, to idziemy w dół na te miasta, które wcześniej odwiedzaliśmy. Ogólnie ciągle krążę po tych. Podobnie ciągle działamy. Tylko coraz więcej, wiadomo, tak, pieniążków, które są wykorzystywane na różne pancerze. No dobra. Dawać mi tutaj, jest akurat dzień. Są 2 kontrakty. Zobaczmy. Napotykasz człowieka. O, w ogóle po polsku w końcu. Te tłumaczenie jest do dupy. 95% jest nieprzetłumaczone. Napotykasz człowieka opierającego się o słupek werandy. Pozdrawia cię. Karl Kupiec cię szuka, najemniku. Znajdziesz go tam, w głębi osady. Nieznajomy wskazuje duży budynek niedaleko od ciebie. Mam nadzieję, że się sprawdzisz, najemniku. Ludność Veralmerk uważa na takich jak ty, ale nie znaczy to, że jego serc nie można zdobyć. Zamieniam się w such. Po obrazku widać, że tutaj już chodzi o karawanę.
już po tych obrazkach można działać. Tylko gdzie? Do mailing. O właśnie, tam jest kontrakcik. Ej, no to fajnie, w to mi z powrotem. Dobra, to jedziemy, jedziemy z tym. Dużo płaci, więcej chciałbym. Nie ma mowy. 16 koron za każdą głowę, do 20 maksymalnie. Jeżeli chodzi o bandziorów po drodze i 940 po. Przyjmujemy. Ale poczekam jeszcze. Bo tu odpalę ten drugi kontrakcik. To jest dostarczenie paczki, 2 dni i też do mailing. Śmieszne, no bo wcześniej było z mailing tutaj. No ale dobra. Tutaj widzę, że płacą mniej. 510, 130 z góry. Przyjmuję, ale wolę chyba z tą karawaną pojechać. Bo więcej siana, nie? Bo więcej siana. Coś jeszcze mogę wymienić. Tarcza 32. Obrona w zarciu 20. Obrona dystansowa 20. Jakie ja mam? No jest gorsza. To może zainwestuję w lepszą tarczę. Ale patrzcie, ta jest droższa. A ta ma więcej. A, wytrzymałości. To jest tylko wytrzymałość. No to jest konkretna tarcza. A, kupię. A co tam? Trzeba zacząć inwestować w sprzęt. Na przykład mu by się wymieniło, bo on ledwo żyje. No właśnie, on ledwo żyje. 2 dni byśmy potrzebowali. 2 dni. A ja mam słabo z sianem. 2 dni. To poczekajcie, poczekajcie, bo co tu jeszcze mamy? Mam bursztyny, o. Trzymajcie. Można wytworzyć z tego przedmioty, bo coraz więcej mam tych rzeczy, ale... Po co? Nie, nie stać mnie na nowych. Nie stać mnie na nowych. Goli broda, karczma. Stać mnie chociaż na to, żeby się napić. O, właśnie. No i Mścisław, złodziej melonów, jest pijany. Nie ufam tutejszej milicji. Pewnego razu, gdy zbliżyła się do się grupa banitów, ci z miejsca odwrócili się napięcie i zwiali na wzgórza bez żadnej walki. Dobra, napiliśmy się, to spoko. Świątynia, o, tu mogę go w sumie wyleczyć, ale... Ojej, oj, to jest turbo drogie. 1-3 dni, 1-4 dni, 2-5. A bym zrobił to tak. To ja wezmę jednak tą misję, nie karawanę, tylko paczuszkę. Do mailing. Bo zawsze będę mógł poomijać wrogów, a oni po drodze, bo to 2 dni drogi, oni dojdą do siebie. Bierzemy paczuszkę i idziemy do mailing. To jest tu. To przejdziemy. Nie, 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 co to? Co to jest? Jakieś wilki, wilkory. Nie wiem, czy one są mocne, czy słabe. Bo jestem ranny. A, tak, tylko 4 są. Tylko 4, a tak, uciekają, to chyba się boją, co? Ta. Tylko czy ja jej dopadnę, czy nie dopadnę, te wilki? Wilkory. Oj, szybsze są. Ale ja jestem dobrym tropicielem. Mamy. No mamy ich, czy nie mamy? Świątynia nieumarłych. Sporo. Sporo, to jeszcze nie teraz. Jest, trochę wilkorów. Czyli trochę to 4, sporo to 8. No dobra. Są mocne, ale pewnie damy radę. Muszę uważać na ciebie. Pancerz masz naprawiony, więc spoko loko. Trafiamy. Trafiamy bardzo dobrze. Tutaj już podchodzę, topór bęc. Nie udało się. Podejdę sobie bliżej na następną turkę. Tych trzymaj z daleka. Niech nie podchodzą. Jest trup. Jest trup.
Ty poczekaj, bo chyba ty się, właśnie, ty się możesz ruszyć, podejść, cios. I teraz będę mógł cię wykorzystać. Jakkolwiek to zabrzmiało. W tą stronę. Bounce. Pewnie mocno gryzą, co? Mocno gryzą. Proszę oni przyznać. Wilkory! Nie trafił. Topór. Teraz. Ten już ledwo żyje. On chce uciekać. Jest trafiony. Spuścić psa. Ogłuszyć, kurczę. Spuścić psa. Ten chce uciekać? Nigdzie nie uciekniesz. Nie na mojej warcie. Zasłonimy tutaj Andrzeja, bo jest mocno ranny. Z każdej strony. No, Andrzeju, ty daj sobie spokój. Ty daj sobie spokój. Świetna obrona. No nie! No nie! Eryk! Pies nie żyje. Znaczy, wilk, wilkor. Eryku! Ale oberwał. Podejdź, wyceluj, strzel. Przeładuj. Do góry. Wyceluj, strzel. Dziabnę cię. Dziabnę cię. No i chyba po nim, co? Świetnie, wilkory pokonane. Wilkory były w tym, w grze o tron. Złodziej melonów, spoko. Łupy, jakieś trofeum, skóry. Świetnie. Świetnie, tutaj było ich za dużo. I my jesteśmy przy okazji blisko celu. Przejdziemy przez mgłę wojny, może coś spotkamy jeszcze. Czy jeszcze kogoś się spotkamy? Trochę relaksu po całym dniu marszu. Dobra, chcą zagrać, pobawić się, no to let's play. Tracę 25 koron. To nie fajnie, że tracę. Ale let's play again, trochę hazardu. Straciłem kolejne. Dobra, chyba wystarczy na dzisiaj. Chyba w to się nie wygrywa. Tam byli, nie umarli, tylko jak dużo ich było? 9 sztuk. Może i byliby do zrobienia, stop. Może byliby do zrobienia. Kurczę. No są kontuzje, nie? A, i są awansiki. Tak więc awansujemy ciebie, Mścisławie. No jesteś w formie, Mścisław jest naprawdę w formie. To trzeba mu przyznać. Ma 9 żywotów. Jest chłopak w formie. Naprawdę dobrze się z nimi... O właśnie, on miał mieć pokrzepienie towarzyszy i spełnimy ambicje. To po pierwsze. Atomeczek. Atomeczek dostanie tutaj punkciory. A on jeszcze łuku dalej nie ma. Jeszcze dalej nie ma łuku. Ale tobie zrobimy rotację, jak to z innymi łucznikami bywało. Rotację. Chyba tak. Tak zrobię, tylko muszę ten łuk w końcu znaleźć. Jak ciągle miałem po parę, to teraz nie mam żadnego. 9 sztuk, czy ja ich pokonam? Nas też jest 9. Nie umarli. Tylko ryzykowałbym, że padnie mi taki Eryk. Nie, chyba czasami trzeba odpuścić. No właśnie, wypełniona ambicja. Tak więc zdobywamy sławę. O, szarfa sierżanta? Muszę sprawdzić, no i jest zadowolenie. Trzeba będzie wybrać nową za niedługo. Ja tych nieumarłych sobie odpuszczę, no. Jesteśmy blisko miasta. Co to za szarfa? Wartość 250 plus 10 do stanowczości. No to ty musisz nosić tą szarfę. W ogóle ten Mścisław, złodziej melonów, wziął się tak, wiecie, znikąd. Zabija najwięcej, dostał chorągiew. Teraz szarfę, no bo muszę mu dać tą szarfę, bo to daje plus 10 do stanowczości, a jakby nie było, no ta chorągiew powoduje właśnie te punkty od stanowczości, tak? Jeżeli dobrze pamiętam.
Sojusznicy w zasięgu 4 otrzymują dodatkowe 10% stanowczości postaci. No właśnie, czyli jeżeli on będzie miał większą stanowczość, to przekazuje im też swoją, te 10%, nie? No dobra. Tak czy siak, kończymy kontrakcik, paczka dowieziona. Świetnie. Dawać hajsy. Dawać hajsy, 510. Ej. To jest ten kontrakcik, co wcześniej miałem? Nie, tu jest inny kontrakcik. Gdy się zbliżasz, jakiś mężczyzna rzępoli na instrumencie strunowym. Uderza dłonią, wołując przeszywający uszy akord i gdy się odwracasz, widzisz, jak się śmieje. Ech, tak, coś myślałem, że to zwróci twoją uwagę. Bertwin Mądry mówił, że mamy wypatrywać człowieka twojej profesji. Jeśli szukasz pracy, to do niego powinieneś się udać. Pytasz, czy jego figurant dobrze płaci. Mężczyzna przytakuje. Owszem, dał mi kiedyś tę oto lutnię w ramach zapłaty. Teraz tylko czekam, aż stare diabły zjawią się i wyzwą mnie na muzyczny pojedynek. Bertwin Mądry rzekł, że jeśli pokonasz takiego w rywalizacji na pieśni, to dadzą ci złotą lutnię i to się nazywa porządne wynagrodzenie, nie sądzisz? Mężczyzna znów skupia się na instrumencie, zmuszając struny do wydobycia z siebie kwilącej melodii. W oddali nagle rozległ się skowyt psów. Zamieniam się w such. No to został skradziony złoty talizman. Trzeba złodziei znaleźć. Za ile? 590? Więcej. 620. Okej, to mogę przyjąć, bo oni będą w okolicy. Przyjmuję, ale to zaraz. Potrzebuję chwilę się zastanowić, bo o co chodzi? My kończymy odcineczek właśnie tutaj. I stąd będziemy zaczynać kolejny film. Trzymajcie się, siema.